W Wadowickiej Bibliotece Publicznej otwarto wystawę zatytułowaną Z wizytą u ojca. Ogłoszony przez Radę Miejską rok 2009 rokiem Jana Pawła II zaowocował wieloma inicjatywami. 200 zdjęć, jakie organizatorzy wyeksponowali w sali konferencyjnej Wadowickiej Biblioteki i na Wadowickim Rynku, to tylko część zebranych prac. Wystawa, zorganizowana pod patronatem burmistrza Wadowic Ewy Filipiak, to owoc pielgrzymek wadowiczan do Watykanu w okresie 27 lat pontyfikatu naszego papieża. Dyrektor biblioteki, Bożena Płonka, podziękowała współtwórcom tej wystawy, którzy podczas wernisażu chętnie dzielili się swoimi osobistymi refleksjami i wrażeniami z prywatnych audiencji u Jana Pawła II. W ramach Dni Papieskich w sali teatralnej Wadowickiego Centrum Kultury wystawiony został spektakl przygotowany przez artystów krakowskich Stowarzyszenie Piwnica Świętego Norberta oraz Balet Krakowia Dansa i chór mieszany z Akademii Pedagogicznej w Krakowie i artystów krakowskich, którzy na kanwie norwidowskiego Krakusa przygotowali to widowisko. Zaczynają się tuż za progiem, jeszcze również tamtędy jak ta. Wykorzystano również młodzieńcze teksty poezji Karola Wojtyły. Na miarę pragnienia idąc przez cień. Spektakl powstał w czerwcu, w 30. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wadowice były współorganizatorem tego projektu. Coraz głębiej, aż nie zdołasz już odkryć duszy od dna. Pan rozpoczyna marzenie na sieci. Nie mogę to oczy uwięzione.